Wygrana Chemika w pierwszym secie była sporą niespodzianką, bo Radomianie przystępowali do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta. I początkowo wszystko układało się po myśli gospodarzy. Ceratczarni prowadzili co prawda nieznacznie, ale wydawało się, że szybko zakończą seta. Tymczasem Chemik dogonił Radomian, a w końcówce był skuteczniejszy i wygrał 25-23. To bardzo dużo nas energii, emocji, siły i takiej mentalnej świeżości kosztował mecz z Zawierciem i wiedziałem, że chłopcy mają prawo być trochę podmęczeni i to ciśnienie związane z tym meczem było bardzo dużo i teraz troszeczkę to wszystko popadało. W drugiej partii gospodarze długo prowadzili. Było już 21-16, ale Chemik zniwelował stratę do jednego punktu. Tym razem jednak Radomianie nie dali sobie odebrać prowadzenia, zwyciężając 25-23. Zmienialiśmy w trakcie parę rzeczy taktycznych, ale przede wszystkim kiedy przycisnęliśmy trochę gaz, zaczęliśmy na swoje obrody, to jednak różnicę klas było widać sporą między tymi dwoma drużynami. W trzeciej części spotkania Ceratczarni pokazali rywalom miejsce w szeregu. Radomianie wygrali 25-14. Potem nie było już tak dobrze. Drużyny toczyły wyrównaną grę i dopiero w końcówce Radomianie okazali się lepsi, triumfując 25-21.